Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Maćkowy i w tym odcinku idziemy spotkać się z lekarzem od Rida. Miejmy nadzieję, że wynaleźli jakieś lekarstwo dla nas, to będzie jakiś fenomen i niespotykana rzecz w tej fabule. No ale zobaczymy, co tam dla nas przygotowali, także zostawiajcie łapeczkę w górę, a my idziemy na dach Misty Esoterica. Spotka się z Reedem, tak jak już powiedziałem. Dobra, to jest niedaleko, więc się tutaj przetransportujemy z Bucisza już, bo podjechałem. Możemy przestać mówić o pracy. Podjechałem samochodem. A jak wysiadłem w ogóle tutaj już na miejscu parkingowym, dostaliśmy jeden dziwny telefon od pracownika z Arasaki, że faktycznie ma jakieś brudy na panią dyrektor. I dał nam na to namiary. A też jeszcze jedna rzecz ciekawa. Pamiętacie w ostatnim czasie, jak się podszywaliśmy pod mordercę, tam płatnego mordercę z Hawany? To właśnie gdzieś po drodze pominąłem wiadomość od niego. Aguilar, nie wykluczam, że kiedyś się spotkamy i porównamy imitację z oryginałem. To może być ciekawe doświadczenie. No i to będzie troszkę problematyczne. Czy ja się tutaj miałem udać? Na dach? Tu jakaś dziwna akcja, ale... A, tutaj jest winda, dobra. A co tu mamy? Elastyczna kurtka motocyklowa. Bierzemy, w razie co sprzedamy. Na dach. Zobaczmy, co Reed dla nas przygotował. No, windo, jedziesz? Troszkę szybciej, może? Słuchaj, bo tak generalnie to umieramy, więc wypadałoby jechać troszkę szybciej. Dobra, mamy nasze tradycyjne miejsce poczekania, więc usiądźmy. O! Johnny! Siema. A gdybyś tak olał ofertę FIA? Taki spontaniczny pomysł. Nie dzwoń już do Rida. Znajdziemy inne rozwiązanie. Co, proszę? Dziwne. Nie widziałeś, co napisał? Chcą mnie wymazać. Mam ci tłumaczyć, co to znaczy? No tak, jakoś... Wcześniej nie skojarzyłem faktów. Aha, bardzo wygodnie. Ale powiedzmy, że ci wierzę. Pytanie brzmi, co teraz zrobisz z tymi faktami? No, zasadnicze pytanie. Punkt bez odwrotu. Dotarłeś do punktu bez odwrotu, gdy zadzwonisz do Rida, niezrealizowane zadania i wszystkie inne aktywności zostaną zablokowane do czasu ukończenia głównej linii fabularnej. Jeśli masz jeszcze jakąś niedokończoną sprawkę, załatwię zanim zaczekasz na AV-kę FIA. Okej, czyli mamy tutaj jeszcze inny wątek. Kurwa, masz rację. Nie mogę tak. Pierdoli cię FIA. Serio? Tak po prostu? Tak po prostu. No nie, coś tutaj źle. To ja... Czyli możemy wrócić na dach Misty Esoterica i umówić się z Reedem. Ha. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście ja jeszcze nie chcę kończyć rozgrywki, więc sobie z tym poczekamy. Nie spodziewałem się, że to tak się potoczy. Hmm.
Dobra, w takim razie chodźmy zobaczyć te papiery obciążające panią dyrektor Arasaki. Skoro byliśmy korposzczurkiem. A ja jeszcze w międzyczasie będę musiał się zastanowić, jak tutaj potoczyć jeszcze tę historię. Dziennik, kolega po fachu. Z tobą oczywiście nie chcę rozmawiać. Spójrzcie na ich martwe oczy. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakąś sugestię, jak tutaj potoczyć ten los cały. Czy faktycznie zadzwonić do Rida, czy... Co to się dzieje? Zadzwonić do Rida, czy jednak pójść na spotkanie z panienką Hanako? Może? Czyli mamy jakby dwie możliwe linie zakończenia. Telefon do Rida i wizyta z panienką Hanako. Zastanawiające, nie da się ukryć. Sam naprawdę jeszcze nie wiem, co jak to potoczyć. Dlatego teraz mam taką troszkę mocną zagwozdkę. Ciekawa nakładka Bolero. Tutaj chyba mieliśmy pierwszą bitkę, z tego co pamiętam. Masz coś do mnie? Kabuki! Dobra, gdzie jest ta teczka? Kurczę pieczone, bo biegnę i biegnę. Mogłem tutaj z samochodem podjechać. Tam jakiś napad jest, nie interesuje mnie to. No naprawdę, mogłem tutaj podjechać samochodem. Czaczki. O, skrzyneczka. Uważaj trochę. I jest nasz śmietniczek. Proszę, proszę. Stęskniłeś się za łonem korporacji. Brakuje gierek o władzę. Niespecjalnie. Mam rachunki do wyrównania. Aha, czyli dobrze zgadłem. Szczurek chce się dalej ścigać. Nie masz czegoś lepszego do roboty? Sprawdź, czy gitary nie trzeba nastroić. Widzę, że nie masz ochoty na moje towarzystwo. Cóż, nie będę się narzucał. No i żegnam. Dziwne miejsce na przechowywania brudów. Cholera. Puste. Ktoś tutaj był. Cześć, Vi. Kopelat. Frank? Widzę, że wieści o twojej śmierci były przesadzone. Tylko odrobinę. Widzisz, Abernathy faktycznie robi czystkę. Wyleciałem z roboty. Zabrali mi dom, konta, wszczepy. Ale nie wszystko stracone. Udowodnię jej, że się co do mnie pomyliła. Co ty kryjesz? Więc znowu chcesz zapunktować moim kosztem. Myślisz, że jak dasz jej mój łeb na tacę, Abernathy przyjmie cię z otwartymi ramionami? Coś w ten deseń, Vi. A teraz odwróć się i ręce do góry. No raz, raz. Ty chyba śmieszny jesteś. Kojarzysz dział jego Liwani? Tego kolesia z fuzji i przejęć? Zeszczał się, kiedy go zwalniali. Tak mu się potem trzęsły nogi, że nie był w stanie sam iść. Ochrona musiała go wynieść z biura. O czym ty kurwa pierdolisz? Myślałem, że to był najbardziej żałosny koleś w Arasace. Ale nie. Właśnie go przebiłeś. Zawsze byłeś aroganckim chujem. Zbyt zajęty, żeby zamienić ze mną choćby dwa słowa. Oho. Ty też się zaraz zlejesz. Czuję to. Czuć to w powietrzu. Chuj ci w dupę, Vi. Tobie i całemu jebanemu miastu.
Ooo! Nie ma to jak spotkać się ze starymi znajomymi, co? Zawsze przez przypadek rzucam ten granat. Czasy. Nie jestem w humorze. A powinieneś. Upiekło ci się. Mało brakowało, a skończyłbyś tak samo. Miłego wieczoru, Vi. Będę u siebie. Co, ja? Was? Wszystko z wami w porządku? Nie uciekniemy! Ktoś tu chyba jakieś braindance'y ogląda. Otrzymano nowy przedmiot. To chyba jest ten. Apparition. Ciekawe, ciekawe. Dobra, przejdźmy zatem do naszego dzienniczka. Bary. A to jest koleś, o który... policja nam o nim wspominała. Kabuki, Dalmain. Znajdź imię nieszkodliwy. Dobra, idziemy spotkać się w takim razie z Barym. Bary, Bary, Bary. Zerkniemy. Co chłop? Jak sobie chłop żyje? Po wylaniu z policji. Dziękuję. Co, znowu będę biegać jak głupi? Tak? Posprzątane. Komponenty. Eurodolary. No i... posprzątaliśmy. O, tu jest jeszcze znacznik. Uwielbiam gry normalnie ze znacznikami szybkiej podróży. Naprawdę. W końcu można troszkę zaoszczędzić czasu na tym całej podróży biegania z miejsca A do miejsca B przez wszystkie całe inne litery alfabetu. Bary, Bary, Bary. Where are you? Na dole. Mieliśmy być cierpliwi z tego co pamiętam. Hej, Bary! Wszystko u ciebie w porządku? A, Bary, pewnie. Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później. Co? Oj! Co ja zrobiłem? Tam nie ma żadnej barierki? Co ja najlepszego zrobiłem? To, no kurczę, pieczone. Dawaj, wczytywaj się w takim razie szybciutko i mam nadzieję, że... Gdzie to nas wywaliło? Aha, tutaj. Super. Siemka. To tego się nie spodziewałem. Coś jeszcze? To się nie dzieje! Niemożliwe! Widziałeś to? Jak to się nie dzieje? Dobra, wracamy do naszego Barego. I ja chcę zobaczyć to miejsce, z którego przez przypadek spadliśmy, bo to jest jakiś... no normalnie ewenement.
że tam nie ma barierki. No gdzie było BHP w ogóle? Kto dopuścił taki budynek? Aha, dobra, barierka jest obok. A ja się zdupcyłem stąd. Dziwne, że po drodze jeszcze skakałem, ale okej. Dobra. Hej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? A teraz poczekajmy sobie. Spróbuję pogadać z Barrym później. Przewińmy za ten czas. Barry? Dobrze pamiętam? Coś za jeden? O! Wi, sąsiad z góry. Pamiętasz mnie? Gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy Mizutani Shion. Ja stwierdziłem, że to gówno dla pozerów. Jakiegoś łama bez gustu łatwo się nie zapomina. Tak na mnie wtedy spojrzałem, zacząłem rozmawiać. Czego chcesz? No jak to czego? Pogadać, to wszystko. Wiem, że tego potrzebujesz, nawet jeśli nie chcesz się przyznać. Czasu nie cofnę, ale zawsze mogę z tobą posiedzieć, posłuchać i powiedzieć, że nie jesteś sam. Chwila, moment. Ledwo się znamy, a ty nagle przychodzisz i robisz mi pogadankę o moich problemach? Skąd w ogóle wniosek, że coś jest ze mną nie tak? Obserwujesz mnie? Kto cię przysłał? Tu mnie masz. Twoi kumple prosili, żebym do ciebie zajrzał. Pomyślałem, ej, czemu nie? To w sumie równy gość. Co z tego, że zupełnie nie ma gustu, jeśli chodzi o samochody? Jednak chcesz oberwać, co? Jakie psychologiczne gadki. Umiesz poprawić człowiekowi humor. Może te młotki naprawdę się o mnie martwią? Dobra, wchodź. Chcesz gadać, to pogadajmy. Nie chcę, ale... Fabuła mnie do tego zmusza. Ja też niedawno kogoś straciłem. Był dobrym kumplem. Jak to też? A, chodzi o Andrew. O nim też ci powiedzieli? Coś ci się tam rozkłada, bo strasznie... Najlepszy przyjaciel. Muchy ci latają. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach, a Mendes ich nie rozumie. Dlatego przysłali Uważa, mnie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś im o Andrew. Szczerze, mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą nie wiedzą wszystkiego. I bardzo dobrze. Mendes gówno wie o życiu. Każdy ma swoją granicę, nawet on. Po prostu jeszcze do niej nie dotarł. Ty dotarłeś. A jeśli ma rację? Może na serio mam słabe geny? Zawsze przeżywali tylko najsilniejsi. Jeśli nie czujesz żalu, to znaczy, że strata nie ma żadnego znaczenia. Może i tak. Dzięki za rozmowę, Vi. Muszę sobie to wszystko poukładać. Jasne. Trzymaj się. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Porozmawiać z policjantami. No ze wszystkimi będę się teraz musiał... A oni stoją obok. A, to ty. Gadałeś z Barrym? Postanowił się w końcu ogarnąć? Jak matkę kocham. Mendes! Rozmawiałem z nim. Wydaje się spokojny, ale mocno przygnębiony. Chyba ma jakiś problem z Mendesem. Co? To czemu nie powie mi tego w twarz? Najwyraźniej źle znosił pracę w policji i nie miał o tym z kim pogadać. Mówił, że nawet nie próbujesz go zrozumieć. No i co? Jasne ambicje. No, i kto miał rację? Dajcie spokój. Barry lubi czasem dramatyzować, ale wystarczy nim trochę potrząsnąć i zaraz wraca na ziemię. No, chyba nie specjalnie. Zobaczymy. Trzeba będzie później do niego zajrzeć. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. O, pieniążki!
Dobrze, i jeszcze później muszę z nim pogadać. Wszystko w porządku? O, pomyliłam cię z kimś. Okej. Dziwna akcja. Dobra, to moi drodzy. O, oczywiście sobie tutaj zróbmy upgrade'ik. I jeszcze na koniec tego odcinka rozwalmy jakiegoś cyberpsychowa. Kto jest najbliżej? Spadaj okolice mostu. To ja tutaj poproszę. Barry ewidentnie nawet w miarę się dobrze trzyma, więc pozostawimy go w spokoju. A my idziemy jakiegoś cyberpsychodupka dorwać. Tak, żeby trochę jeszcze postrzelać w tym odcinku. Ty, tam na górę. Jak ja mam się dostać na górę? Dobra, tędy, okej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dawaj, wbiegaj w ogóle po tę górkę. Wii! No oczywiście naokoło. Dziwne miejscowa, ale okej. Cyberpsycholku, nadciągam. A dostałem! O kurwa! Oj. Czy to jest moment, że możemy skorzystać ze snajperki? Czemu to ta bycia? Aha, dobra, to jest ta snajperka. Match to live. Nie, nie zabijecie wszystkich! Au. Ała. Inwazja! Gdzie? Oj, granat. Nie zabijecie wszystkich. Gdzie ty jesteś? Z Gretku. Czemuś ty się... tam skitrałeś. No, dobra, popatrzmy. Ty cyberpsycholku. Przecież przeszukaj okolice. O, amunicja.
Kerry! Kerry, cześć. Masz jakieś plany na wieczór? To je odwołaj. Przyjedź do klubu Dark Matter Woodland Street. Możesz nie kojarzyć, bo oni się nie afiszują. Co to za okazja? Askrax, nie opiliśmy naszego małego zwycięstwa. Podejdź od tyłu, ochroniarzowi powiedz, że jesteś umówiony ze mną. Wpuści cię bez problemu. Nie spóźnij się. Na razie jeszcze musimy dopełnić... Przeszukaj okolice, aby zebrać informacje. O, tu coś jeszcze jest. Otwórz i użyj. Pilne zamówienie. Matt Leo. Dan potrzebuje tych prochów na głowę. Bardzo, 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 bardzo. Zapas mi się skończył. Przejście nieruchomości. Przejęcie nieruchomości. PTSD Shield. Wygaśnięcie ubezpieczenia. Dobra. Możemy zadzwonić do Reginy. Dzięki, że się postarałeś, kumple, spojrzeć, przesłał mi jego dane. Koleś miał ostre psychozy. Musiał brać końskie dawki leków uspokajających. No i dobra, a do nas leci oczywiście sianko. No i bardzo się cieszę z tego powodu. Kolejny dobry uczynek z naszej strony. Zadanie ukończone. Możemy sobie jeździć wozem policyjnym, ale to może w następnym odcinku. Ten sobie już zakończymy. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu i mówię, dawajcie znać w komentarzu, jak mamy potoczyć tutaj finalną część już całej naszej fabuły. A na chwilę obecną żegnam się z wami. Do zobaczenia.